Proszę, powiedz, jakie stanowisko koło będzie miało w sprawie podatku od mediów? Będzie miało jednoznaczne. Dzisiaj je zresztą przedstawimy w ciągu dnia w parlamencie. Ta ustawa powinna zostać wyrzucona do kosza. Przeanalizowaliśmy ją bardzo dokładnie, próbując zastanawiać się nad tym, czy mają rację ci, którzy twierdzą, że dałoby się tam coś uratować. Tam się nie da nic uratować. Ta ustawa to jest po prostu, znaczy ona jest fałszywa z gruntu. Znaczy, po pierwsze używa sformułowania, że to będzie składka. Nie ma czegoś takiego jak składka w systemie fiskalnym. Sprawa jest prosta, to jest podatek. Znaczy podatek, który nosi w tej sytuacji cechy haraczu. To jest tak naprawdę ukryte podwyższenie CIT-u dla wybranych grup przedsiębiorców. Proszę pamiętać, że te wszystkie bujdy, które opowiada Morawiecki o tym, że to jest po to, żeby sprawiedliwiej traktować kapitał polski versus kapitał zagraniczny, no to są po prostu bzdury, dlatego że to dotknie w znacznie mniejszym stopniu firmy medialne z kapitałem zagranicznym niż polskie media, niż polskie sieci handlowe, które przecież też będą objęte tym podatkiem, bo wydają gazetki reklamowe, które się będą do tego łapać, niż na przykład producentów sprzętu medycznego, stomijnego, takiego, który naprawdę pomaga funkcjonować ludziom, pieluchomajtek, w których produkcji jesteśmy potęgą, bo od tych podatków trzeba będzie, od tych reklamowania tych produktów trzeba będzie też zapłacić większy podatek, a to się przełoży na większą cenę, a to się przełoży na mniejszy popyt i wykończenie polskich przedsiębiorców. Będą płaciły kluby sportowe, które przecież też mają reklamy, być może nawet sami sportowcy. To jest żałosna próba ratowania już nie tylko jakiejś propagandowej wizji, którą Kaczyński ma i chciałby wykończyć te media, które są mu niepochlebne, jego zdaniem niepoprawne, tylko to jest dożynanie polskiej gospodarki, która znajduje się w fatalnej sytuacji. Myśmy tam poznajdowali mnóstwo absurdów w tej ustawie. Dzisiaj o nich będziemy mówić, dzisiaj je pokażemy i będziemy stanowczo przeciwko temu, żeby ta ustawa była procedowana dalej.